Zdrowia. Jak podzielona jest Ameryka? No strasznie podzielona jest Ameryka, szczególnie z skrobankami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, dwa lata temu, w 2016, kiedy były wybory, no to Clinton startowała i Trump startował, no wybrali Trumpa. No ale za skrobankami zwolennicy Clintonowej, za skrobankami to było 86%, a za skrobankami, którzy głosowali dla Trumpa, było 36%. No i 16% mówiło, że powinno być nielegalne tych, którzy popierali Clintonową, a 60% mówiło, że powinno być nielegalne ci, co popierali Trumpa. Także dramatyczna różnica. Po prostu jest lewica, socjaliści, demokraci i prawica, powiedzmy, konserwatyści, chrześcijanie. Także jest to ciekawa sprawa. No, co to się stało? No, stało się to, że w latach 1970 roku była Norma McCorvey. Ona miała 22 lata, była w ciąży, tam skomplikowaną miała sytuację rodzinną, ciążową i tak dalej. No i chciała mieć skrobankę, a skrobanki były w jej stanie nielegalne. No i sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ona nie występowała pod swoim własnym nazwiskiem. Występowała jako Joe Roe. No i to jest ciekawa sprawa, no bo to jest Janina Ikra. Także to taka gra słów. Pseudonim jej wybrali jako Ikra, Janina Ikra, czyli jajeczka tego rodzaju rzeczy, zapłodnienie i tak dalej. No jest to ciekawe, jakiś tam ktokolwiek to wybrał. W Ameryce też takie anonimowe sprawy, jeżeli nie chcą ujawniać nazwiska, to są również nazywane Joe Doe, czyli synogarlica, gołębica, tego rodzaju. No, a tutaj wybrali Roe, czyli ikra. Później ona zmarła chyba rok czy dwa lata temu, no ale w swoim życiu, no to z Jane Fondą występowała. Ona była jedną z najsilniejszych tych kobiet, które walczyły właśnie za skrobanki. No a później, w późniejszym życiu, co się przeskoczyła. Ona najpierw to przeszła na chrześcijaństwo, na protestantyzm, a później w pewnym momencie przeszła nawet na katolicyzm, tak? Także miała jakieś wyrzuty sumienia. No ale teraz wszyscy się boją w Ameryce tego, że znowu się skrobanki będą nielegalne, no bo właśnie ten Joe Roe, ten przypadek versus Wade, wszyscy się obawiają, że Sąd Najwyższy po prostu cofnie to. No nigdy nie cofnie, bo nie będzie takiej możliwości. Po prostu oryginalnie jak była ta decyzja, no to było to, że Sąd Najwyższy podjął decyzję, że niebezpieczeństwo zagrażające życiu kobiety do trzeciego miesiąca ciąży, powiedzmy, jest takie samo, jak powiedzmy donoszona ciąża. Znaczy usunięcie ciąży do trzeciego miesiąca jest niebezpieczeństwo tak jak noszenie ciąży do dziewiątego miesiąca. No i właśnie z tym się wszystko ostatnio zaczęło. Zaczęło się, że socjaliści, że prawo do tej skrobanki, no to przesuwali. W zeszłym roku w Virginii, no to doszli do wniosku, że w zasadzie skrobankę można zrobić 9 miesięcy plus godzinę. No tak, także to już jest morderstwo, a ciągle mówili, że to ciągle jest to w ramach tego prawa do skrobanek w latach 1970, że kobieta ma prawo decydować. No i później ta argumentacja, że może decydować godzinę po opuszczeniu jej ciała, no to już w ogóle nikt tego nie potrafił zrozumieć. No i teraz się wzięły się Stany same w sobie, no Stany tak jak powiedzmy województwa czy państwa w Europie, nie? Może bardziej państwa w Europie, tak, że powiedzmy Polska ma swoje prawo do powiedzenia na temat skrobanek, czy Niemcy, czy tam Estonia, czy Francja, każdy kraj ma prawo do powiedzenia na temat tych skrobanek i dopiero Waszyngton jako
federalny zarządca, no to jedyne, co Sąd Najwyższy ma sprawdzić, on nie ma sprawdzić, czy te Stany prawidłowo to zadecydowały, czy nieprawidłowo, tylko mają sprawdzić, czy narusza konstytucję. Bo Sąd Najwyższy to patrzy tylko na konstytucję. Nie wnika w te aspekty prawne, bo no, jak politycy co ustanowią w swoim stanie, no to ustanawiają, tyle tylko, że oni nie mogą właśnie tej konstytucji naruszyć. No i teraz właśnie w wielu stanach to tak się stało, że powiedzmy wszystkie te socjalistyczne, komunistyczne stany, no to są w zasadzie, mają aborcję na żądanie, a wszystkie te stany, powiedzmy, konserwatywne, chrześcijańskie, no to ograniczają. No jak to ograniczają? No z reguły to ograniczają to w ten sposób. Teraz ostatnio właśnie zaczęli ograniczać, że można skrobanki, oczywiście, no ale to jest powiedzmy w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym tygodniu, piątym tygodniu, szóstym tygodniu. No mówią, że w siódmym tygodniu to już nie za bardzo można skrobanki, no bo właśnie to zaczyna bić serce. No i te bicie serca właśnie to mówią, że jeżeli kobieta już nie zorientowała się, że jest w ciąży i nie zrobi skrobanki do tego siódmego tygodnia, no to w zasadzie jest to nielegalne. No czy praktyczne? No wiadomo, że to nie jest praktyczne. Bardzo można się dziwić, kto jest w stanie doprowadzić do tego, żeby być w ciąży, powiedzmy, piąty, szósty, siódmy czy ósmy miesiąc w ciąży i zdecydować się o skrobankach. Jest to jednak jakoś przesunięcie jakiejś tej logiki. No i ten punkt właśnie taki krytyczny to jest te bicie serca. Sąd Najwyższy, no to on w zasadzie to ma władzę nad tym, których przypadków wysłucha, kiedy wysłucha, również ma czy to kiedykolwiek będzie słuchał na jakikolwiek temat. Także Sąd Najwyższy jest w zasadzie takim niezależnym organem państwowym, który decyduje o konstytucyjnej prawidłowości. No i teraz parę takich przypadków może do sądu będzie trafiało, no bo z Indiany powiedzmy dyskryminacyjne pod względem rasowym, tak tłumaczą. W Alabamie jest taka sprawa, że w czwartym, piątym, szóstym tygodniu te skrobanki, czy powiedzmy te płody usuwane były ćwartowane i tam jakoś sprzedawane na części zapasowe. Także to znowu jest jakaś taka kontrowersyjna sprawa, bo te wszystkie kliniki aborcyjne, no to one coś robią zawsze. No to była jedna wielka afera właśnie, że sprzedawali za ciężkie pieniądze do najróżniejsze badania naukowe, medyczne, ale również trafiało to tam do niektórych momentach do spraw kosmetycznych. Tak? Także to już w ogóle jest jakaś makabra. Czeka 40 takich przypadków aborcyjnych na ten Sąd Najwyższy, bo w tych niższych instancjach stanowych właśnie jest 40. No i tam dużo jest właśnie, reguluje te zabronienia, ograniczenia i tak dalej. Także, że ten cała lista tych przypadków, które mogą trafić do Sądu Najwyższego, no to jest długa. No i Sąd Najwyższy w sumie nie musi od razu zlikwidować, powiedzmy, prawa do tej skrobanki, no ale może się wypowiadać na temat, powiedzmy, praw poinformowania na przykład rodziców, tak? No jeżeli rodzice są, jeżeli ich dziecko jest w ciąży, no to rodzice jakiś tam powinni mieć zezwolenie, tak? Czy mieć wpływ na to, czy opinię. No i teraz jest kwestia, czy kliniki aborcyjne, kiedy przychodzi nastolatka, no to powinny informować. Później te ultrasound, to sprawdzanie, powiedzmy, pokazywanie tych zdjęć
tym kobietom w ciąży, czy muszą robić, czy nie muszą, no bo ci za życiem mówią, trzeba pokazać te bijące serce, no to wtedy może ta matka się zmieni, a te wszystkie kliniki aborcyjne mówią, nie, wpada się i tam robi się zabieg. No, ciekawa sytuacja. No i później jeszcze to bezpieczeństwo i higiena, powiedzmy, tych pacjentek. Już parę razy było Sąd Najwyższy w 1989 roku, była sprawa, no ale właśnie to przeciwko takim służbom zdrowia, które właśnie pomagały. No statystycznie to jest dziwne, bo 40% murzynek w sumie ma skrobanki, czyli murzynki usuwają ciążę na zasadzie, powiedzmy, nieużywania czy prezerwatyw, czy jakichś tabletek antykoncepcyjnych, czy kalendarzyków, czy jakichś innych metod ogólnie znanych i dostępnych. Także 40% kobiet usuwa ciążę. No jest to straszne, no tym bardziej, że powiedzmy 80% murzyńskich dzieci nie ma ojców. No także sytuacja z punktu widzenia psychicznego, zdrowotnego, rodzinnego i tak dalej wśród murzynów jest strasznie, jest to, no nie jest to dobra sytuacja. Sąd Najwyższy z reguły się przychyla się do tego, że te sądy niższego szczebla decydują. I bardzo często ludzie mówią, że kiedy sąd się zgodzi z tym sądem niższej instancji, no to aprobuje ich decyzję. No ale tak jak wspominałem wcześniej, to sąd nie aprobuje, tylko po prostu patrzy, czy jest to konstytucyjne, czy nie jest to konstytucyjne. Czy oni będą brali te przypadki? No to tak albo nie, jest dużo, ten planowane rodzicielstwo, powiedzmy, no to oni skarżą wszystkich na lewo i na prawo, no i w niektórych przypadkach, powiedzmy, byliby w stanie wygrać kilkaset czy kilka milionów dolarów, tak, także te sprawy, dużo ludzi czeka na to, że Sąd Najwyższy jakoś się wypowie. Ten Alabama właśnie, to chyba się zajmą tym, właśnie tym ćwiartowaniem płodów, trzeci, czwarty, piąty miesiąc, czy nawet ten trzeci, ten kwartał, no to też się chyba najprawdopodobniej zajmie, no bo to nie będzie bezpośrednio zabronione skrobanka sama w sobie, no tyle tylko będzie, wypowie się Sąd Najwyższy, co można, czego nie można robić, powiedzmy, z tym usuniętym płodem, które ta kobieta wciąż miała. Także teraz na ten 46 lat, powiedzmy, 46 lat już tych skrobanek w Ameryce, no to jest to teraz okres bardzo, bardzo nasycony na jakiś taki, jest w stanie wybuchnąć dlatego, że obydwie strony, powiedzmy, są bardzo, bardzo napompowane i nabuzowane. No i teraz te wybory 2020, jeżeli powiedzmy znowu przechyli się szala na lewactwo, na socjalizm, na komunizm, na te wszystkie rozwiązłości, w tym kierunku pójdą wybory, nie będą wybierali polityków, nie będą wybierali prezydenta, no to wtedy Sąd Najwyższy też przypuszczalnie spęka, no ale jeżeli wygra, powiedzmy, Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i naród, no to może się zmienić, dlatego dużo ludzi jest nadzieja po prawicy będzie
będzie po prostu głosowała. I teraz szczególnie po tych reprezentantkach wybieranych, tych komunistkach, muzułmankach, szalonych socjalistkach, które się dostały do kongresu, no to właśnie tam reakcja jest bardzo duża. Dużo ludzi będzie startowało do kongresu za 2 lata, no bo wybory do Izby Reprezentantów są co 2 lata. No jest to dosyć zdrowe, no bo w zasadzie jeżeli ludzie nie robią to, co ten, powiedzmy, dystrykt wyborczy chce, żeby robili, no to są zamieniani. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek, można nacisnąć. Dzwoneczek, dzyń, dzyń. Piszcie komentarze, piszcie pytania. Polecajcie, wysyłajcie. Facebooki, wykopy. YouTube jak zwykle automatycznie robi, wyłącza monetyzację. No, jest jak jest. Na tym i tak się nie robi wielkiej kasy, ale jest kwestia pryncypialna, czy dlaczego ścigają prawicowe kanały. Do następnego.